Kłaniamy się nisko wspaniałym gościom. To znajomi, koledzy, koleżanki, przyjaciele, rodzina, ludzie, z którymi jestem związana od wielu, wielu lat i mój nowy kolega, przyjaciel, biznespartner, partner i fitnessowy. Możemy się nazwać przyjaciółmi. Przyjaciółmi. Tak. Rok minął, ale tak ostro było. Także dziękujemy Wam bardzo, bo to, że jesteście z nami, jest ogromnie dla nas ważne. I że możemy przedstawić nasze wspólne dziecko, które powstało niedawno, bo poznaliśmy się rok temu, a jesteśmy już tutaj i przedstawiamy ten pierwszy projekt. Spotkał się taki mały z taką troszkę wyższą. Tak. Taka wyższa się zachwyciła na Instagramie facetem, który tworzy fajne rzeczy, który ma świetną energię i pomyślałam sobie, że chyba jest przestrzeń, bo skoro ja przeszłam menopauzę, bo jestem 6 lat po menopauzie, to jest przestrzeń na stworzenie linii sportowej, która pomogłaby mi odzyskać w ogóle chęć, żeby mi się chciało, żebym odzyskała energię, żebym się dobrze czuła i żebym miała gwarancję na przyszłość, że będę sprawna przede wszystkim. Po to jest ta linia. No i tak sobie myślałam, kto by mi w tym pomógł, kto by mnie wytrenował. No i napisałam na Instagramie. Tak, i tak lajkowaliśmy się na początku. Napisałam na Instagramie, czy spotkałbyś się, bo na pewno propozycję, to było rok temu. I spotkaliśmy się kilkakrotnie i tak od słowa do słowa nagraliśmy te fitnessy dla dojrzewających. Nie używamy słowa starość czy starzenie, tylko mówimy, że dojrzewamy. Oczywiście te linie, które będą z chodzikiem czy innymi elementami takim, prawda, wieku 80-60 lat, to jeszcze chwila, bo no, między nami jest 20 lat różnicy, czyli ty masz 36, ja mam 56 i jestem w wieku twojej mamy. Co nie przeszkadza absolutnie, jak widzicie, żeby się zaprzyjaźnić i zrobić coś dobrego i mądrego. Wesparli nas, żeby oczywiście wiedzieć, że te ćwiczenia rzeczywiście nie uszkodzą nikogo, że będą mądre, dobre, wyważone dla grupy 40+, i dla kobiet, i dla mężczyzn. Szczególne, oczywiście, szczególnie nastawiamy się na kobiety w tym okresie okołomenopauzalnym. No więc, żeby tę wiedzę mieć, jak stworzyć te ćwiczenia, no to oczywiście ty, Twój team, Kuczaj Team. I specjaliści. I zaprosiliśmy do współpracy specjalistów właściwie wszystkich dziedzin medycznych, jakie sobie możemy wyobrazić, które mają wpływ i znaczenie na nasze zdrowie, na naszą kondycję po 40. I wszystkie te rozmowy, które będą niedługo na YouTubie, na Spotify'u, będą bezpłatne i będą kompendium wiedzy dla ludzi powyżej 40 i mężczyzn i kobiet, więc już niebawem... Ja chcę, żeby to był dopiero początek, bo ja tylko wrzuciłem informację, że to będzie, dostałem naprawdę mnóstwo po moich Instastory informacji, jak bardzo jest to kobietom potrzebne. Absolutnie. I jaki deficyt jest wciąż tej wiedzy, bo ja już to mówiłem, ja to powtórzę jeszcze raz. My tutaj mieszkamy sobie w Warszawie, natomiast jest mnóstwo, wystarczy wyjechać stąd, jest mnóstwo miejscowości, w których kobiety niestety są zacietrzewione, są schowane gdzieś w kącie, często przez swoich... Dziękuję Ci, Kasiu. Zahukane i w kątach, i one bardzo, i bardzo tego potrzebują. Jeżeli zastanawiacie się, dlaczego są tłumacze na język migowy. Otóż dla nas było bardzo ważne, aby trafić do wszystkich, aby każdy miał dostęp do tych ćwiczeń, do atmosfery, która towarzyszy tym ćwiczeniom. I wprowadziliśmy jeden do jednego, chyba sztuczna inteligencja już tak tutaj nam pomogła, jest tłumaczenie jeden do jednego wszystkiego w języku polskim i angielskim do wyboru dla osób niedosłyszących i niesłyszących. To jest naprawdę potrzebne, bo ja nawet kiedy wrzucam Instastory, wiele osób po prostu lubi moją energię, lubią mnie oglądać i dostaję informacje. Kuczajku, uwielbiam po prostu to, jak ty to mówisz. Jest Marzenka. Cześć Marzenko. Cześć. Chciałabym wiedzieć, co mówisz. Dodajcie podczas treningów napisy, więc zrobiliśmy to. Wszyscy, prawda? Tak. Pracujemy również nad tym, aby osoby niewidzące mogły z nami ćwiczyć. Jest to możliwe, zajmie nam to, przypuszczam, rok. Ale przy współpracy również z samorządem czy z urzędem miasta uda nam się to wykonać. I jest z nami właśnie Igor i Nikola.
Także bardzo Wam dziękujemy, że jesteście z nami. Zobaczycie, kamerę obejmuje, mam nadzieję, tak? Rozumiem, czyli wszystkie osoby, które tam są po drugiej stronie. Jeśli tak naprawdę okazało się, jak słabi jesteśmy, jak naszym impulsem, nie mamy naszych mięśni. To, że chodzimy na spacery i tak dalej, trochę nie wystarcza. A te ćwiczenia, słuchajcie, to jest 25 do 30 minut Waszego czasu. To jest bardzo mało. Chodzi tylko o 40, chodzi o systematyczność. Przede wszystkim i tylko i wyłącznie. I Maciej i Ty mówiliście mi, że nawet nie trzeba codziennie, tylko co drugi dzień. Czyli sportujemy się na przykład jednego dnia, decydujemy, pójdę pieszo, nie wezmę autobusu, pójdę schodami, prawda? Albo pójdę na spacer. Tak, to jest aktywność spontaniczna. Spontaniczna. A drugie, zapomniałam właśnie, dobrze, dziękuję bardzo, mi pomogłeś. A drugiego dnia robimy te 25 minut czy 30 minut z nami. I to jest zaplanowane. Dziękuję bardzo. I to daje Wam naprawdę po pół roku minimum trzeba sobie dać na to, aby odczuć rzeczywiście efekty. I no, Daniel się śmieje ze mnie, że ja jem jak koń. Rzeczywiście tak jest. I ćwicząc tak jak ćwiczę, mimo że jestem po menopauzie, co jest bardzo trudne, dziewczyny, które są w tym okresie okołomenopauzalnym, wiedzą, że utrzymanie jakiejkolwiek właściwej wagi jest bardzo trudne. I że można. Właśnie ten sport pozwala na to, żeby utrzymać tę figurę. I co chciałabym jeszcze bardzo ważnego powiedzieć, że te ćwiczenia i w ogóle jakby postrzeganie siebie jest bardzo istotne, aby lubić siebie taką, jaką jestem. Czy jestem szczupła, czy krąglejsza, najważniejsze, żebym była a zdrowa i żebym siebie lubiła. Nie ma już czegoś takiego, że mówimy, że szczupłość jest modna i tylko tak jest najlepiej. Bądź najlepszą wersją siebie. Bądź najbardziej ukochaną wersją siebie. Dokładnie, dokładnie. Więc jak gdyby na tym nam zależy. Ale to jest kwintesencja tego wszystkiego, co myśmy zrobili. Które nagrywaliśmy. Powiedzieliśmy sobie, nie przerywamy, bo tam po drugiej stronie jest ta przysłowiowa polska Grażynka, która nie czuje się doskonała i nie chcemy ją wpędzać jeszcze mocniej, jeszcze bardziej w kompleksy, robiąc sobie co 5 minut poprawkę make-upu, robiąc sobie co 5 minut poprawkę fryzury i trenując po prostu na całego i nadal wyglądając idealnie. Żeby się żyć zachciało, za krok. Pamiętaj o tym, żeby stopa wykroczna stała pięknie, była przytwierdzona do ziemi. Bo jak nie ma chęci, to przyjdą chęci, jak się dupcia rozkręci. Marsza skręcimy dalej, to jest stopa na pońcie i zataczamy taki półksiężyc seksownie. Wspaniałe, jesteście seksownie. Czujesz? Tak, uwielbiam. Rozpoczynamy naszą ostatnią część dzisiejszego treningu, czyli rozciąganie, ukochanie siebie, ukochanie swojego, żeby nie było jak swojego ciała. Nie poprawiało się kawał. Absolutnie. A jak widzisz, teraz mam problem z tą równowagą, ale nie przejmujcie się, to nie musi być zawsze perfekcyjnie. Ale jego nie rozumiem. On się rozchodzą, dobra? Jego równowaga jest ok, a moja? I schodzą. I tak właśnie będziemy sobie... Łatwiej jest zrobić właśnie w tej pozycji. A to jeszcze raz. Odwróć, żeby mieć głębokie żebra. To jest ono właśnie. Bo to jest tak jak tancerka, by zatańczyła, rzuciła by się na ciebie. Otwieramy. I schodzą do samego, jakbym chciał. I widzimy się na kolejnym treningu. Pamiętaj wcisnąć o wciśnięciu buźki, czy było za łatwo, za trudno, czy w sam raz. Jeśli Ci się to spodobało, to leż dalej tak jak Bogna. Ale nie leżę cały czas. Żeby było jasne. I to jest o. No tak, brawa. Cudowne jest to. Słuchajcie, cudowne jest to, że Bogna jest piękna, zgrabna i powabna i ma w sobie niesamowity urok. Cudowne było zobaczyć, jak wychodzi z niej takie właśnie zadziorność. Wspaniałe połączenie. Ale co powiedzieć? Że tak! Jestem skóralką z Warszawy. Wspaniałe to było doświadczenie i połączenie,
bo nawzajem sobie coś dawaliśmy podczas... Dużo sobie dajemy, bo ty będziesz wiedział, jak fajnie będziesz dojrzewał, prawda? Za te 20 lat będziesz chciał być jak ja, a ty mnie uczysz, jak, wiesz, utrzymać tak, żeby mi się chciało, prawda? No bo to on mnie motywuje. Zresztą w ogóle remedium na wszystko u Daniela, na zły dzień, na dobry dzień, jest idę na siłownię i się katuję. Nie katuję. Ja już dzisiaj się nie katuję. Ja się kiedyś katowałem bardzo kompulsywnie i to też była taka właśnie katowanie się. Dzisiaj wstałem rano po to, żeby mieć energię, po to, żeby móc dzisiaj wstać, przyjść tutaj do was z uśmiechem, bo to jest moja pasja. Od 17 roku życia uratowało mi to życie. Pasją mnie zaraża. I powtarzam wszystkim ludziom, nie ma na to monopolu, nie musisz być po prostu Miss Bieżni i Okolic, nie musisz być Fidlarzą z internetu. I Miss Bieżni i Okolic, słuchajcie, brawo! Będziemy próbowali. Tak. Nie, słuchajcie, to musi się chcieć i musi być fajnie, więc te nagrania są luźne, mnie nie wszystko wychodzi. No zobaczcie, on jest tak zbudowany. Powiedział mi, że ja też będę miała taką tarkę. I że będę, właściwie tu nie chodzi o tarkę, tylko chodzi o sprawność, natomiast jeżeli przy okazji, wiecie, te kobietki tutaj, to już nie lata, tutaj się trzyma i tak dalej, więc jeżeli... Mięśnie głębokie, to jest ważne, właśnie to też na to zwracaliśmy uwagę, kolejną rzeczą, którą chcemy przygotować właśnie z doktoreczką naszą kochaną Moniką. Poznałam panią doktoreczkę przez Marzenę Rogalską, która zaprosiła do swojego podcastu. Dziękuję. Który się nazywa? Menożarna pauza. I wspaniale. I my jeszcze połączymy siły, bo trzeba, bo to jest dalej deficyt. Trafiamy naprawdę do przerwy. Doktorka też zawsze mówi, że na menopauzę ćwiczenia fizyczne. Więc tak, już rozumiem, tak, na kości, na różne rzeczy absolutnie. Podobno kości przyrastają. Tak, nie, to Maciej mówił. I już ustaliliśmy z Moniką, że przygotujemy kolejne ćwiczenia, właśnie wzmacnianie dnia miednicy. Nie dnia, tylko dna. Dnia, ale to też dzień słodki. Dzień, tam wschodzi słońce, kochane. Dzień miednicy, bo ja kocham, słuchajcie, bezpośredniość moich grażyn, ale to są, słuchajcie, naprawdę te grażyny, do których ja trafiam i z tego jestem potwornie dumny. To mi kocham cię, to teraz czas na to, bo powiem ci, że nie wiem, czy z tej radości, jak cię widzę, ale troszeczkę mi się podsikuje. Więc tak, słuchajcie, jest wiele tematów, które są wstydliwe, tak, prawda? I tam, które trzeba... Odczarowujemy. Tak. Dlatego dzień miednicy. Seksowanie. Zresztą znalazłyśmy z Marzeną i z doktorką słowo, takie nowe słowo, które jest menofan. Prawda? Ponieważ, że ten menopauza nie musi być zła, tylko może być fajna i ja zauważam bardzo wiele takich korzystnych rzeczy związanych z... Tak? Marzena z publiczności ma pytanie. A gdzie to znaleźć, to cudo? Co? To do treningu. No za już dostaniecie i będziesz mogła... Ty to dostaniesz za to, że tu jesteś... Już zaraz dostaniesz linka. Od dzisiaj na platformie Uczaj Fitness możecie już... Wy wszyscy dostaniecie fałszerzy na 2 miesiące. Możecie znaleźć... Nie powiedziałaś o jednej ważnej rzeczy, która to wyróżnia. Tak. Słuchajcie, to nie jest trening, nagrany film treningowy, który powtarzasz codziennie i odtwarzasz sobie raz w tygodniu standard. Nie. Na końcu każdej cegiełki, co ja już się wczoraj dowiedziałem, ktoś próbuje nam tutaj to skopiować, na końcu każdego treningu wciskasz po prostu buzię, czy było dla ciebie za łatwo, za trudno, czy w sam raz, i kolejny trening dostosowuje się do twoich możliwości, składa się z tych cegiełek o różnych stopniach trudności, które z Bogną nagraliśmy. Jeśli wciśniesz, że było za trudno, to wskoczą te cegiełki, które przygotowaliśmy, łatwiejsze stworzy się z nich trening. Aha, no to najważniejsza rzecz, bo siedzi tutaj sporo facetów. I chciałam wam tylko powiedzieć, że jest coś takiego jak andropauza. To nie tylko my mamy menopauzę, wy macie również andropauzę i my też odczarowujemy to. I okaże się, że będziecie jeszcze szczęśliwsi właśnie dlatego, że wysłuchacie tych wszystkich informacji od naszych specjalistów. Także to na tyle z naszej strony. My sobie wzajemnie również bardzo dziękujemy. Bogna, bardzo dziękuję. No i by mi się chciało. Będzie to się...
mam, ale jestem zajebista. Ta duma rozmawia o ćwiczeniach, słuchajcie.